Dawniej to miasto pulsowało energią. Brudne i niebezpieczne, ale żywe i cudowne. Teraz jest zupełnie inne. Zmiany przyszły powoli. Większość nie zdawała sobie z nich sprawy lub miała to gdzieś. Wybierali komfortowe życie, ale nie wszyscy. Ci, którzy nie chcieli się z tym pogodzić, zostali zepchnięci na margines. Kryminalni zostali naszymi klientami. Zwiemy się sprinterzy. Egzystujemy na krawędzi między blaskiem a rzeczywistością. Na skraju lustra. Unikamy kłopotów. Gdy nie jesteśmy na widoku, psy nie czepiają się nas. Sprinterzy inaczej postrzegają miasto. Dla nas to flow. Dla nas te dachy stają się ścieżkami, możliwościami i drogami ucieczki. Flow trzyma nas w biegu. Trzyma nas przy życiu. Czas na trening, Faith. Wiem, że go nie cierpisz, ale upadek na długo cię rozłożył. Skoro wróciłaś, musisz być w szczytowej formie, zwłaszcza tutaj. Obejrzyj nowy obszar treningowy. Niezły, co? Celest krąży po okolicy, więc złap ją i daj się ponieść, dobra? Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Michał, a was chciałbym zaprosić na trzeci z 9 ostatnich let's play na moim kanale. Zagrajmy w Mirror's Edge na komputery. Bo chciałem przez chwilę powiedzieć na konsolę, ale zapomniałem, że przez to, że moje pierwsze dwa let's play'e teraz po przerwie to były let's play'e z gier na konsolę, no to się trochę odzwyczaiłem od grania w gry na PC. W dużym skrócie, Mirror's Edge jest to gra, którą chciałem kiedyś już nagrywać na kanał, aczkolwiek nie miałem pewności, czy ta gra jest w pełnym polskim dubbingu na Steamie, a nie chciałem specjalnie bawić się w ściąganie patchy z różnych tam dziwnych stronek, bo nigdy nie wiadomo, co mogę sobie na kompa ściągnąć, o tym to kiedy indziej. Więc postanowiłem po tylu latach, czyli dokładnie po 7, odkąd chciałem nagrać tę grę, czy nawet po 8, że twierdzę, że wydam swoje ciężko zarobione pieniądze na tę grę na Steamie. I jak widać, gra ma pełen polski dubbing, który jest dosyć kontrowersyjny, ponieważ fani niezbyt lubią ten polski dubbing, bo bardzo często krytycznie do niego podchodzą. Ja osobiście grałem trochę w tę gierkę, mi się on podoba, ja nie narzekam. Jestem fanem polskiego dubbingu. Szczerze powiedziawszy, mi się naprawdę on bardzo podoba. Szczerze powiedziawszy, jak na rok 2008, to ta gra naprawdę bardzo ładnie wygląda i mam nadzieję, że będzie mi się przyjemnie w tę grę grało, ponieważ kiedyś już chwilę sobie grałem w tę grę, ale nigdy jej nie nagrywałem na kanale i nigdy jej nie streamowałem, więc to będzie moje takie pierwsze oficjalne przejście na kanale. Ta gra już była niejednokrotnie nagrywana na YouTubie, więc prawdopodobnie mój let's play będzie gdzieś zakopany w dupie internetu, aczkolwiek jeśli chcecie mi pomóc, żeby ten let's play gdzieś pojawił się wyżej, to nie zapomnijcie, jeżeli jesteście nowi na kanale, zasubskrybowanie kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. A także jak wam się spodoba seria, to nie zapomnijcie jej ocenić łapką w górę lub łapką w dół, jeżeli się wam spodoba, bądź też i nie. Dobra, lecimy z koksem z tym treningiem. Spacja umożliwia ruch w górę, taki jak skakanie. Spróbuj skoczyć. Dobra, tutaj mamy ruch dołem. Tabulator to jest ekran, który pokazuje nam, co mamy robić. Generalnie wiecie, aktualne wyzwania i ukończone wyzwania, tak więc no tutaj myślę, że możemy sobie... Biegniemy. No, bułka z masłem. Ogólnie nagrywam tę grę za trzecim razem, ponieważ dwa pierwsze razy miałem kilka dni temu. Próbowałem tę grę nagrywać z tego pada, ale uwierzcie mi, kontrolki na kontrolerze, przynajmniej jak grałem sobie teraz na tej wersji na kompie, nie wiem jak na wersji na PS3, bo ta gra też jest na PS3, są naprawdę bardzo uciążliwe, więc stwierdziłem, że pad wyjątkowo na ten let's play idzie w odstawkę, niech sobie odpoczywa przed innymi let's playami. Świetna robota, elegancko! Chyba masz spadek formy, Fate. Na pewno dasz sobie radę? Nie chcemy cię zawstydzić. To spróbuj nadążyć. A, bo o tym nie wspomniałem. Nasza protagonistka ma na imię Fate, a ta tutaj blondie, która była przed chwilą, to jest jej siostra Celest. Bardzo ładna pani z wyglądu, muszę przyznać. Naprawdę model robi piorunujące wrażenie jak na rok 2008. I coś, co powinienem na początku wspomnieć, to jest to gra FPP. To nie jest żaden FPS, platformówka czy inny tam wymysł, jaki wam teraz po głowie chodzi. Tylko to jest gra FPP, czyli First Person Perspective. Dobra, idziemy za Celest. Teraz co nam pokażesz ciekawego? I ziu!
Ale ładnie z buta żeśmy wjechali. Spokojnie, Michał, nie bój się, to jest... Ty masz lęk wysokości, ale nie spadniesz, nie spadniesz. No i do góry dawaj, już do góry, już do góry! Gdzie jest czerwony drążek? A, tu jest czerwony drążek, no przy... Nope! Ej, chwila, moment. Tam! Jezus Maria, ja nie ogarnąłem, ale ja jestem, kurde, cymbał nie z tej ziemi, nie? O, super, super, super. Nie, ku, nie chcę, nie odwracaj się, teraz tutaj. I o to chodziło właśnie, o to chodziło, kurcze pieczone. Robimy to elegancko za pierwszym razem. O, to jest sekwencja, z którą ja się bardzo mocno męczyłem, jak robiłem... I ktoś mi pisze SMS-y, wy kurde podli ludzie, ja teraz nagrywam. To jest sekcja, z którą ja się za pierwszym razem męczyłem, kiedy to nagrywałem, te dwa dni temu, czy nawet kilka. Więc tak, spacja ku spacja. Trzy szybkie naciśnięcia, dobra, let's go. Spacja ku spacja. No i za pierwszym razem to zrobiłem, a jak robiłem to grając na... padzie od playaka piątki, to ja się z tym męczyłem z jakiegoś powodu. Aby wbiec po murze na dach znajdujący się wyżej. Jezus Maria, skończcie do mnie pisać. Zaraz wyłączę ten telefon i go wyrzucę przez okno. Co zaraz ten telefon ci daję? Rozwalę zaraz ten telefon. Swoją drogą bardzo ładnie wygląda to miasto. Nie wiem, czy wy też tak uważacie. Bardzo mi się ono podoba. Serio. I teraz będziemy sobie jechać jak na tych takich drążkach. Nie wiem, czy kiedyś jeździliście na czymś takim, ale jak byłem mały, to na placu zabaw kiedyś coś takiego miało miejsce, że była taka, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, taka poręcz, trzeba się było tego złapać i tak zjechałeś sobie. Coś a la taki Tarzan, chociaż to nawet nie jest Tarzan, więc... No i pięknie, o to chodziło. O to chodziło, moi drodzy. Nie no, trening idzie naprawdę bombowo. Szczerze, naprawdę mi idzie dobrze w porównaniu do tego, co było dwa dni temu. Aż wstyd trochę, muszę przyznać. Merk chce, żebym zrobiła z tobą sparring. Znasz go. Gotowa? A, Merk to jest ten, co do nas mówił. Swoją drogą. Dobra, Faith. A teraz poćwiczmy rozbrajanie. Na wszelki wypadek. Pamiętaj, czego cię uczyłem. Rozdziel ich i walcz w jednym naraz, jeśli musisz. Wystarczy tego treningu, moje panie. Czas się zająć czymś na poważnie. Drake ma dla ciebie robotę, Cel, więc się u niego zamelduj. Faith, daj znać, kiedy będziesz gotowa ruszyć. Na razie, Faith. Ej, serio? Naprawdę mi bardzo dobrze poszło. Bo, sorry za takie podniecanie się i tak dalej, ale ja te dwa dni temu miałem problemy, żeby ogarnąć to za pierwszym razem. Ja się naprawdę męczyłem momentami, żeby to jakoś fajnie zsynchronizować. Ukończone szkolenie. Co teraz chcesz robić? Grać czy zostać tu? No oczywiście, że chcemy grać. Lol. Ty jeszcze mnie pytasz? Electronic Arts przedstawia. No co przedstawia? No, grę nam przedstawia, w którą gramy teraz, co nie? Ale muszę przyznać, że to bardzo ładnie zostało tutaj zrobione, nie? To trochę taki przedpoczątek, coś takiego, jeżeli to mogę tak określić, ale to miasto naprawdę bardzo ładnie wygląda. Jestem ciekaw, gdzie gra się rozgrywa. W jakim to jest mieście? Czy to jest jakieś Chicago, Los Angeles, czy co to dokładnie jest? Bym musiał trochę poczytać na ten temat. Jeżeli macie takie informacje, koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy. I w ogóle dajcie znać, czy cieszycie się, że ta gra jest przeze mnie ogrywana. Może macie jakieś z nią wspomnienia? Piszcie śmiało. Jak pierwszy raz doszedłem do tego momentu, to nogi się pode mną drżały. Bo mam lęk wysokości, moi drodzy. Dzielnica finansowa 13:58. Godzina 13:58, tak, no. To o to chodzi. Jasne, Fej. Na pewno zaimponowałaś ptaszyną. Jak już skończysz się popisywać, to może skoncentrujesz się na pracy. Celest ma dotrzeć na miejsce przekazania paczki. Masz jej dostarczyć towar. Będzie czekać przy maszcie radiowym na wprost. Czemu ten Merk nas tak ciśnie? Co my żeśmy mu zrobili? Lol. Ale dobra, Celest będzie musiała dostarczyć towar, więc my oczywiście będziemy musieli w jakiś sposób jej pomóc. Przynajmniej tak tutaj sugeruje gra. Rzeczywiście. No to było nieprzemyślane z mojej strony, muszę przyznać. Wydaje mi się, że koniec końców cel mamy osiągnięty. Dobra, tutaj się nie przedostaniemy. Gra nam sugeruje, żeby pójść tutaj. I tak też zrobimy. Okej, okay. Super. Wow, elegancko. Swoją drogą, nie wiem czy wiecie, ale ta gra też jest nagrywana nie bez powodu, ponieważ ja sobie prywatnie robiłem ankietę sam ze sobą, tak? Zrobiłem sobie takie losowanko. Ta gra była wylosowana jako gra, którą mam teraz nagrywać, nie? Ej, policja tam jest. Ein, zwei, drei, Polizei. Dobra, kontrolujemy, nie spadniemy, nie spadniemy, nie spadniemy, Fate. Ty się ślimaczysz, a Celest szlak trafia. Już prawie dotarła do mastu radiowego. Przekaż jej torbę, dalej to już jej zadanie.
No dobra, kurde, nie poganiaj mnie, Jezus Maria, nie dadzą człowiekowi w ogóle pozwiedzać! O matko boska, myślałem, że spadnę, nie? O Jezus Maria. Dobra, co tu mamy? Siema, siema, witam, siema, siema. Ej, tu farba, czy to jest krew? To farba czy krew? Na drutach aż od ciebie gorąco, Faith. Niebiescy już do ciebie jadą, helikopter telewizji dał im cynk. Wiem, że dasz sobie z nimi radę, ale skup się na zadaniu. Klient będzie wściekły, jeśli się nie wywiążemy. Dobra. Elegancko ogarnięte. Ej, patrzcie! Jest! Mamy pierwszą torbę! Torby ukryte są w miejscach składowania, skąd można je zbierać lub są porzucane przez sprinterów mających kłopoty. Okej. Okay. O tym, że w pobliżu znajduje się punkt składowania, informuje znak sprintera. Mamy jedną na 30. Jestem ciekaw, ile nam się uda tych wszystkich teczek zebrać. Jestem naprawdę bardzo ciekaw. Hello? Zawsze staraj się trzymać z dala od wrogów, spoko. Hello? Hello? Jestem tutaj! Hi! O-o! Elo, siema! My stąd spadamy. Szybko do góry, do góry, do góry! Uciekamy! Uciekamy, uciekamy! O! Tam coś jest! Dawaj mi tą torbę! Jest! Ej, jak ja miałem to zrobić? Przecież... Jezus Maria! Moja klawiatura coś czuje, że będzie bardzo cierpieć po tym let's playu. Oj, coś czuje, że naprawdę będzie cierpieć. Uciekamy, uciekamy. Nikt nas nie będzie tutaj strzelał. Szybko! Dobra, nie w tym w złym momencie to użyłem. Podnieś to. Podnieś to. Ku. Czym się... Ej, chwila, moment. Czym się tu podnosi? Dobra, prawy przycisk myszy. Elegancko. Kurde, powiem wam, że naprawdę jest hardcore. Widzicie, tutaj nawet nie ma samego w sobie biegania. Tylko tutaj mamy jeszcze przy okazji strzelanko! Mamy to jeszcze przy okazji strzelanie, więc no tu jest naprawdę gruba akcja, muszę przyznać. Ej, ja dobrze idę teraz, czy ja źle? Jak ja mam... Ej! A dobra, 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 już ogarnąłem, Jezus Maria, ale ja tu głąb jestem, bez kitu. Czy tutaj muszę biec? Szybko, 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 szybko! Mamy to! O matko bosko! A ja myślałem, że ja tam do góry mam iść, bo ta wieża tak na czerwono się świeciła w charakterystyczny sposób. O matko jedyna. Miała być cicha robótka, czemu do licha strzelali? Nie wiem, co się dzieje. Nic, nagle zaczęli strzelać. Popytam trochę. Zabieraj się stąd. Wracaj do bazy, Faith. Okej. Ale pikawa bije. Roberta Pope, w sprawie włamania zeszłego tygodnia. Wiesz, pod adres 56 West Arlon Drive. Przekaż Millerowi. Przyjąłem. Przekażę wiadomość, oficer Connors. Dzięki, bez odbioru. Hej, siostra. Jesteś mała? Hej, Merk. Pewnie słuchasz policyjnego radia. Znasz mnie. Spróbuj się przespać. Dzień był ciężki. Jutro popytam niebieskich, dlaczego takich swędziały paluchy. Wpadnę później, okej? Okay? I nie wyrzucaj tej pizzy. Lubię, jak dodatki dawaj, trochę dojrzeją. Wiem przecież. Nara, Merk. Strzelanina! Powtarzam, strzelanina! Wszystkie jednostki pod adres 56 West Arlon Drive! Natychmiast! Zachować ostrożność! Kate. Gdzie jesteś, Kate? Gdzie jesteś? Ej! Merk! Zeskoczyłaś? Wejdź na linię i namierz mnie. Prawie jestem. Jakbyś mogła jeszcze powiedzieć, gdzie jesteś i co do cholery robisz, to się nie krępuj. To moja siostra. A, dobra. Spróbuję się dowiedzieć, co się dzieje. Daj mi moment. Dobra, moi drodzy, odzyskaliśmy kontrolę, aczkolwiek tutaj myślę, że sobie zakończymy pierwszy odcinek z tym pięknym widokiem na
Kurczę pieczone, ale tu ładnie wygląda, serio. Sam bym się tutaj wybrał, kurczę, na zwiady jakieś. Ale nie poskakanie po dachach, oczywiście. Moi drodzy, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że wam się ten pierwszy odcinek spodobał. No trochę akcji jest tutaj, nie oszukujmy się. Dajcie znać, co sądzicie o Mirror's Edge. Czy graliście w tę grę? Macie jakieś wspomnienia z tą grą? Czy was ta gra kupiła, mimo że jest to gra z 2008 roku? To jak na dzisiejsze standardy uważam, że wygląda bardzo ładnie. A my widzimy się w kolejnych odcinkach z Mirror's Edge i nie tylko. Trzymajcie się, cześć! I do następnego razu. I swoją drogą, taka mała ciekawostka, mało znacząca. Jutro w ogóle już jest pierwszy dzień wiosny. Nagrywam to 20 marca. A wy to chyba jutro albo pojutrze zobaczycie, tak więc... Pa!